8 października 2017 Warszawa. Eliminacje do Mistrzostw Świata 2018 mecz Polska, Czarnogóra /Jan Tomaszewski, Jacek Kurski, Maciej Witkowski /Reporter, gdyby polska reprezentacja dotarła do finału Mistrzostw Świata w Rosji, spoty reklamowe w TVP kosztowałyby nawet 2 miliona złotych, ile publiczna telewizja straci a na kiepskim wyspie pikarzy. Plan TVP był prosty, reprezentacja swoje mecze wygrywa, wychodzi z grupy, a z każdym kolejnym meczem oglądalności ceny reklam rosną. A że publiczna telewizja transmituje na żywo wszystkie 64 mecze w TVP1, TVP2, TVP Sport, na sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Przez mundialowy miesiąc, 14 czerwca, 15 lipca, spółka na reklamach zgarnie grube miliony. Cennik czasu antenowego na Mundial TVP opublikowała już w marcu. Od kwietnia sprzedawała go bardzo drogo. Wszystko zepsuli jednak polscy piłkarze. Przegrali dwa pierwsze mecze i z grupy nie wyszli. Ile straci na tym TVP? Gdyby reprezentacja Polski wyszła z grupy i zagrała w 1/8 finału oraz w ćwierćfinale, przychody reklamowe TVP netto, po rabatach, byłyby wyższe o 5 do 6 milionów złotych, ocenia Magda Kolenkiewicz, dyrektor generalna agencji mediowej Starcom. Kolenkiewicz szacuje, iż w zależności od tego, które drużyny zagrają w kolejnych meczach, oglądalność wahać się będzie między 3 a 5 milionów widzów w przypadku 1/8 finału oraz w granicach 5 do 7 milionów w ćwierćfinale. W 2016 roku. Podczas Mistrzostw Europy we Francji przed telewizorami usiadło blisko 12 milionów widzów, kiedy reprezentacja Polski grała w 1/8 finału, oraz prawie 16 milionów widzów, kiedy grała w ćwierćfinale. Można więc założyć, że wejście polskiej drużyny z grupy przełożyłoby się na co najmniej podwojenie widowni w każdej kolejnej fazie rozgrywek, szacuje nieograniczony dostateczny pedoserwis w informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazyn wyborczej wypróbuj teraz od 19,9.